w nowoczesnej stomatologii nie istnieje praca lekarza, dentysty solo. Istnieje zespół stomatologiczny. Skoro jest zespół stomatologiczny, więc minimum są dwie osoby. To jest lekarz i asysta. To jest w technice pracy na 4 ręce. Jeżeli pracujemy w technice na 6 rąk, której jestem propagatorem i zwolennikiem, ja tak pracuję od lat, wtedy mamy do czynienia z lekarzem i z 2 asystami. Na 6 rąk pracuje w Polsce kilkanaście tego gabinetów. Niemniej jednak jest to całkiem inny rodzaj pracy i ja zawsze mówię o tej puli energetycznej przeznaczonej na cały zabieg, gdzie w przypadku pracy dentysty solo, nawet jeżeli to jest praca centryksie, czyli po prostu przy leżącym pacjencie, to zawsze ta pula przeznaczona jest na jedną osobę. Natomiast w przypadku technik zespołowych na 4 ręce to już jest podzielona ta pula energii na 2 osoby, w przypadku 6 rąk na 3 osoby. Przez co oczywiście wydatek fizjologiczny i zmęczenie poszczególnych członków zespołu jest o wiele niższe. Przez to efektywność pracy jest większa i z automatu również jakość zabiegu i można więcej tych pacjentów przyjąć. Można także mieć przerwy spoczynkowe, częstsze. Bo z punktu widzenia ergonomii wartość spoczynkowa przerw nie zależy od ich długości, tylko zależy od ich częstości. Czyli im częstsze, tym lepiej. Ja na przykład nie jestem zwolennikiem jednej przerwy spoczynkowej, godzinnej w czasie dnia pracy, bo przerwą spoczynkową jest nawet zakończenie zabiegu z jednym pacjentem i rozpoczęcie z drugim, kiedy w tym czasie asysty przygotowują unit i całe pole, cały gabinet do przyjęcia następnego pacjenta. Asysta jest pełnoprawnym członkiem zespołu stomatologicznego z masą zadań, zarówno klinicznych, jak i pozaklinicznych. Tak? Począwszy od przygotowania pacjenta do zabiegu, poprzez trzymanie instrumentów, poprzez przekazywanie instrumentów, wreszcie poprzez zakończenie zabiegu, asystowanie przy materiałach, zależy jaką specjalizację stomatologiczną bierzemy pod uwagę, ale taka najbardziej wyrazista specjalizacja, gdzie asysta ma najwięcej, że tak powiem, możliwości manualnych do zaoferowania, to jest stomatologia zachowawcza z endodoncją, tak? Gdzie niewyobrażalna jest w ogóle, przynajmniej dla mnie, mimo tego, że ja prawie 35 lat pracuję jako lekarz-dentysta, praca bez asystek. Znaczy, powiedzmy inaczej, nie ma asystentek, ja nie pracuję. Ja nawet nie wiem, gdzie co leży w gabinecie. Oczywiście młodzi lekarze, którzy tylko skończyli studia, mają bardzo dużo energii, są młodymi ludźmi, może nie doceniają tych wszelkich obciążeń, które niesie nasza praca, a nasza praca jest bardzo ciężką pracą, obciążającą wszystkie możliwe układy, najbardziej wzrokowy, mięśniowo-szkieletowy i nerwowy. Ale po latach zaczyna coś boleć, zaczyna wtedy taki lekarz, który ma już 40 lat, już ma za sobą jakieś 15-16 lat pracy zawodowej, szukać alternatywnych rozwiązań w pracy, żeby właśnie móc nadal zachować pewną sprawność profesjonalną, a przy okazji nie cierpieć. U nas w Polsce nadal jeszcze pokutuje system pracy solo. Tak? Wywodzi się to jeszcze ze szkolenia przeddyplomowego. Nie można za to winić nikogo, bo tak po prostu było. W tej chwili w Polsce w technikach zespołowych pracuje mniej więcej 10-15%. Mamy około 30 000 lekarzy dentystów. To proszę szybko obliczyć, jaki to jest mały procent. Kiedy, przypuśćmy, w krajach zachodnich ten odsetek wynosi prawie 100%.